Cześć. Czas na trzy najlepsze ćwiczenia na siłowni na mocne nogi. Dzisiaj ponownie trenujemy z Jim El Toro w Sosnowcu. Łapa w górę, zaczynamy. Stajemy tyłem przed stabilnym podparciem, na przykład boks lub ławeczka, na odległość wykroku. Stopy układamy na szerokość bioder. Jedną stopę ustawiamy na podeście, tak aby nogi znajdowały się w tak zwanym splicie, czyli nie w jednej linii, co ułatwi utrzymanie równowagi. Tułów ustawiamy w pozycji neutralnej, czyli bez przesadnego przeprostu, aby nie obciążać odcinka lędźwiowego. Głowa jest naturalnie przedłużeniem kręgosłupa. Patrzymy przed siebie. Utrzymujemy napięte mięśnie brzucha w trakcie trwania ćwiczenia. Wykonując wdech, kierujemy biodro delikatnie do tyłu, a następnie uginamy nogę wykroczną w stawie kolanowym, schodząc w dół. Kolano nogi wykrocznej może lekko wyjść do przodu. Na wydechu wracamy do góry, starając się, aby to biodro zainicjowało rozpoczęcie ruchu, a nie skierowanie kolana pod siebie. Przygotowujemy się do wejścia pod sztangę umieszczoną na rakach z gryfem na wysokości połowy mostka. Łapiemy sztangę nachwytem tak, aby dłonie oraz kciuki były ułożone na gryfie, co pozwoli zachować prostą linię pomiędzy nadgarstkami a przedramionami. Wchodzimy pod sztangę i prostujemy się tak, by gryf dotknął pleców tuż pod grzebieniem łopatki. Unosimy lekko łokcie, co spowoduje dociśnięcie gryfu do pleców i zablokowanie go. Stabilizujemy gryf, unosząc jednocześnie łokcie i klatkę piersiową. Sztanga powinna się znaleźć pomiędzy dolną częścią kapturów, a tylnymi głowami mięśni naramiennych. Zdejmujemy sztangę ze stojaków poprzez wyprostowanie kolan i bioder. Utrzymujemy usztywniony tułów, uniesione łokcie i klatkę piersiową, wzrok skierowany w dół, stopy ustawione pod gryfem. Robimy krok w tył ze sztangą, przyjmujemy prawidłową pozycję do zrobienia przysiadu, czyli stopy powinny być ustawione na szerokości barków, a palce skierowane na zewnątrz pod kątem 30 stopni. Bierzemy głęboki wdech, wstrzymujemy powietrze i robimy przysiad, skupiając wzrok na podłodze 1,5 metra przed sobą. Kiedy biodra przekroczą linię kolan, dynamicznie wypychamy je z powrotem do góry. W ćwiczeniu musimy zablokować nogi powyżej ścięgna Achillesa. Możemy zrobić to dzięki pomocy współćwiczącego lub układając je pod szczebelkami drabinek. Wykonujemy klęk prosty z nogami zablokowanymi na wysokości tuż ponad stawem skokowym. Ciało utrzymujemy wyprostowane, ręce trzymają gumę przymocowaną do drążka. Wykonujemy wdech, powolnym ruchem przechylamy stopniowo ciało w przód, utrzymując wyprostowaną postawę. Następnie kładziemy ciało na podłodze. Wykonujemy powrót wraz z wydechem do pozycji wyjściowej, bez uginania ciała w biodrach. W ramach progresji stosujemy coraz słabsze gumy, dążąc do jej wyeliminowania. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to kliknijcie kciuk w górę i zostawcie komentarz. Nie zapomnijcie również o zasubskrybowaniu naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.